dobry. Szanowni Państwo, przypomnijcie sobie, jak to jest, gdy mieliście 15 lat. Piękne czasy, prawda? Gdy ja miałam 15 lat, moi rodzice przekazali mi bardzo ważną informację, że się przeprowadzamy. Odległość nie była duża, bo to było tylko dwa osiedla dalej, ale dla mnie to był istny koniec świata. Szkoła, przyjaciele zostali w innym miejscu, a ja musiałam się przenieść do zupełnie innego środowiska. Działałam w tym czasie w harcerstwie, pełniłam rolę przybocznej, czyli tak zwanej asystentki drużynowej. I mój przełożony, gdy usłyszał, że przeprowadzam się na inne osiedle, stwierdził, że to jest świetny pomysł, abym założyła w tym miejscu drużynę harcerską. Podwójne wyzwanie. Po pierwsze, sama musiałam się przekonać do nowego środowiska, a po drugie musiałam przekonać rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim dzieci do idei harcerstwa, do tego, że warto. Nie było łatwo. Nie dość, że byłam nowa, to jeszcze tak naprawdę stanowiłam konkurencję dla istniejących już aktywności na tym osiedlu. Ale cóż, udało się. Pamiętam, że na moje szczęście albo nieszczęście dzieci były bardziej zainteresowane zbiórkami, które organizowaliśmy, niż innymi aktywnościami. I na jedną z pierwszych akcji takich naborowych, czyli rekrutacyjnych, przyszło aż 60 dzieci. Uważam, że to był prawdziwy sukces, zwłaszcza, że moje działania promocyjne nie były wtedy zbyt profesjonalne, bo miałam kilkanaście lat, więc plakaty i ulotki były rysowane ręcznie. Tak, ale się udało i założona przeze mnie wtedy drużyna działa do dziś. To, co Państwo widzą na prezentacji, to jest naprawdę historyczne zdjęcie sprzed ponad kilkunastu lat. Pozdrawiam wszystkie były i obecne harcerki z 11. Podgórskiej Drużyny Harcerek Koniczyny. Drodzy Państwo, harcerstwo wypełniło bardzo intensywnie 13 lat mojego życia, bo oprócz tego, że prowadziłam drużynę, potem miałam okazję być szczepową, czyli zarządzałam 11 drużynami, organizowałam obozy, prowadziłam szkolenia. Był to bardzo intensywny czas i było to moje takie pierwsze zetknięcie się z działalnością społeczną. Kolejnym takim momentem był staż, który podjęłam w jednej z krakowskich organizacji pozarządowych. To była organizacja, działa dalej, która rozwija aktywność społeczną wśród mieszkańców Krakowa i Małopolski. I niedługo po tym, jak rozpoczęłam tam staż, fundacja dostała projekt, który miał na celu promocję wolontariatu w województwie. Miało powstać centrum wolontariatu. Takie placówki działały już wtedy w innych województwach, w innych miastach i fundacja stwierdziła, że jest też taka potrzeba, żeby takie centrum działało w Krakowie. Zrealizowanie tego zadania powierzono mi i jeszcze jednej koleżance. I w ten sposób zakończyłam staż i rozpoczęłam pracę przy tym projekcie. I w ten sposób w 2010 roku założyłyśmy Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. Początkowo centrum działało w ramach tego projektu. Naszym mentorem było wtedy podobne centrum, ale z Warszawy, które dzieliło się z nami swoim know-how, wyjaśniało wszelkie wątpliwości. Rok po powstaniu dołączyliśmy do takiej ogólnopolskiej sieci centrów wolontariatu, w której dalej działamy i realizujemy wspólne projekty. Po kilku latach stwierdziłyśmy, że już na tyle jesteśmy samodzielni, już na tyle dużo posiadamy wiedzy, że odłączyliśmy się od macierzystej fundacji, z którą zresztą współpracujemy do dzisiaj. I ubiegliśmy się o status osobnego stowarzyszenia, którego teraz mam być przyjemność prezesem. W ramach tego Regionalnego Centrum Wolontariatu realizujemy bardzo wiele różnych działań, które właśnie mają na celu promocję tej idei wśród innych. I jednym z takich naszych podstawowych założeń jest prowadzenie biura pośrednictwa wolontariatu. To jest taka skrzynka kontaktowa pomiędzy osobami, które chciałyby podjąć wolontariat, ale nie wiedzą, jak zacząć, gdzie się zgłosić, jak to się je,
a pomiędzy organizacjami czy instytucjami, które poszukują wolontariuszy do współpracy. I takim kluczowym elementem tego parowania obu stron jest rozmowa. Osoba, która chciałaby zostać wolontariuszem, przychodzi do nas i my na podstawie rozmowy, tego co ona nam powie, jakie ma zainteresowania, umiejętności, predyspozycje, staramy się dobrać odpowiednią ofertę wolontariatu. Ja przez te kilka lat miałam okazję rozmawiać z ponad kilkuset osobami, które zgłaszały się do naszego centrum, a łącznie tych rozmów odbyło się, myślę, już ponad 1400. Też zawsze dbamy o to, żeby obie strony były przygotowane na tę współpracę, dlatego też zawsze przygotowujemy organizacje czy instytucje, które się do nas zgłaszają do profesjonalnej współpracy i tych instytucji przez te kilka lat to już myślę kilkaset się uzbierało. Takim najważniejszym pytaniem, które zawsze zadaję, gdy przychodzi osoba, która się decyduje na wolontariat, jest pytanie dlaczego? Dlaczego chcesz się zaangażować? Dlaczego chcesz pomagać? No i właśnie, teraz, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że przychodzi do centrum wolontariatu, powiedzmy, 20-letni student informatyki. Teraz mam do Was prośbę, żebyście razem z sąsiadem zastanowili się, jakie motywacje mogą nim kierować. Dlaczego on chce być wolontariuszem? Proszę, porozmawiajcie. 20-letni student informatyki. Dobrze, widzę, że tutaj intensywne rozmowy, tak? Czyli tych pomysłów naprawdę jest dużo. Dobrze, to czy ktoś może zaproponować, powiedzieć, jaka motywacja Państwa zdaniem kieruje taką osobą? Proszę, żeby ktoś powiedział, jaka taka motywacja może być studenta? Rozwijać umiejętności społeczne, tak? Aha. Tak, dokładnie, dziękuję. Wszystkie te wymienione przez Państwa motywacje często się pojawiają wśród osób, które się do nas zgłaszają. Ja na podstawie tych kilkuset rozmów mogę stwierdzić, że przeważnie studenci właśnie, czy osoby, które są w liceum, decydują się na wolontariat głównie po to, żeby zdobyć nowe umiejętności, rozwinąć jakby to, czego dowiadują się na studiach w teorii, żeby móc w praktyce to przetestować, ale też na przykład po to, żeby mieć co wpisać do CV. Zgłaszają się do nas osoby aktywne zawodowo, które w wolontariacie szukają spełnienia, poczucia satysfakcji, bo często niestety ta praca, którą wykonują, nie daje im takiej satysfakcji. Z kolei osoby starsze, seniorzy, którzy przychodzą, chcą przez wolontariat jeszcze poczuć się potrzebni, wyjść z domu, tak, ponieważ rodzina gdzieś jest w innym mieście albo wnuki już odchowane i poprzez wolontariat chcą jeszcze pobyć drugim człowiekiem. Ale wolontariat także, proszę Państwa, to jest świetna okazja do integracji. Jeżeli ktoś przyjeżdża do Krakowa na przykład na studia z innego miasta czy też z innego kraju, też może dzięki wolontariatowi zintegrować się tutaj z lokalnym środowiskiem. Te motywacje są naprawdę bardzo różne. One są często uzależnione od tego, na jakim etapie życia się znajduje dana osoba. I to jest właśnie bardzo ważne, wręcz kluczowe, żeby się dowiedzieć, tak, co kieruje daną osobą, bo przez to jest łatwiej zaproponować ofertę wolontariatu. Jest tak, że zgłaszają się do nas bardzo różne osoby, różne instytucje i nie zawsze pomagamy takim osobom. Nie pomagamy, kiedy zgłasza się do nas firma, która mówi, że potrzebuje wolontariuszy, ponieważ zgodnie z polskim prawem wolontariusze nie mogą działać w firmach. Ale zdarzają się też osoby z bardzo oryginalnymi tak, pomysłami. Pamiętam pewną rozmowę telefoniczną, zadzwonił pan, który się przedstawił, że jest malarzem i szuka młodej i pięknej wolontariuszki do aktów. Wiadomo, że nie uzyskał od nas takiej pomocy, ale z reguły jednak tak pomagamy, żeby się zaangażować. Wiem, że niektórzy uważają, że wolontariat to frajerstwo, tak? Bo pomagamy, nie dostajemy za to pieniędzy, poświęcamy swój czas, swoją pracę. Nie zgodzę się z tym. Owszem, jest tak, że nie dostajemy korzyści finansowych, ale mamy bardzo wiele, dużo innych korzyści. Ja osobiście przez to moje działanie w harcerstwie zdobyłam ogromne umiejętności organizacyjne,
Uwierzcie mi, że po zorganizowaniu kilku obozów miesięcznych w lesie, bez prądu, dla setki osób, uzyskując jednocześnie pozwolenie od sanepidu, straży pożarnej, kuratorium, raz nawet nadzoru budowlanego, naprawdę potem jest się w stanie zorganizować wszystko. Zdobyłam umiejętność zarządzania ludźmi, podejmowania decyzji, szybkich decyzji i improwizacji, ale przez to działanie także zmienił się mój charakter, bo stałam się osobą bardziej samodzielną, odpowiedzialną, zaradną. Tych korzyści naprawdę jest bardzo wiele, mogłabym wymieniać. Tutaj teraz na prezentacji widzą Państwo kilka osób, które kiedyś poprosiliśmy o to, żeby powiedziały, napisały, czym dla nich jest wolontariat. Jak widzicie, tutaj pojawia się bardzo wiele różnych określeń i radość, pasja, przyjaciele, odkrywanie, bo wolontariat to jest naprawdę ogrom, ogrom rzeczy, ogrom wartości, które się zyskuje. Ja przed tą prezentacją też prosiłam znajomych, którzy pracują jako coache, doradcy zawodowi i potwierdzili mi, że wolontariat ma bardzo duży wpływ potem na dalszy rozwój danego człowieka, więc naprawdę warto. Nie będę wam dzisiaj tutaj opowiadać o innych moich doświadczeniach w wolontariacie, o tym, jak działałam w szpitalu pediatrycznym, jak zajmowałam się osobami niepełnosprawnymi w Rzymie, czy jak uczyłam języka polskiego w ramach wolontariatu. Chciałabym tylko, żebyście wiedzieli, że ta aktywność jest tak wspaniała, bo można robić naprawdę wszystko. Ważne tylko, żeby robić to, co wam przynosi satysfakcję, w czym się dobrze czujecie, bo wtedy będą podwójne efekty, tak? To jest bardzo ważne. Wiem, że niektórzy teraz pewnie sobie z was pomyślą, fajnie, fajny pomysł, fajna idea, dużo korzyści, można robić wszystko, ale nie mam czasu. Drodzy Państwo, ja wiem, że każdy z nas ma pracę albo studia, zobowiązania, rodzinę. Jeżeli ktoś z was nie ma na tyle czasu, żeby regularnie, raz w tygodniu poświęcić się i na przykład chodzić i zajmować się dziećmi, albo odwiedzać osoby starsze, albo działać na inne sposoby, jest też coś takiego jak wolontariat akcyjny. Polega on na tym, że poświęcamy jeden dzień, dwa dni w ciągu roku na to, żeby zrobić coś dobrego, żeby się zaangażować. To też jest wolontariat. Okazja ku temu odbyła się 3 tygodnie temu. 3 tygodnie temu był Międzynarodowy Dzień Dobrych Uczynków, Good Deeds Day. To było wydarzenie, które w tym roku odbyło się już po raz 10 w 93 krajach na całym świecie i po raz pierwszy odbyło się też w Polsce. Mówię o tym, ponieważ właśnie moje stowarzyszenie było odpowiedzialne za organizację tej pierwszej polskiej edycji. Inspiracją, zainspirowali mnie do tego byli moi przyjaciele z Centrum Wolontariatu z Rzymu, którzy realizują już takie działania od kilku lat i zaproponowali, że może my byśmy coś takiego zrobili w Polsce. Pomysł nam się spodobał, udało nam się uzyskać zgodę od międzynarodowego organizatora i w ten sposób w dniach 1-2 kwietnia w Krakowie, ale też w kilku innych miastach naszego województwa odbyło się ponad 45 akcji dobroczynnych. To były różne akcje. Uczestnicy mogli na przykład pomagać w sprzątaniu terenów zielonych jednego z ośrodków, który działa na rzecz osób chorujących onkologicznie. Były wydarzenia, tak jak to na zdjęciu, gdzie uczestnicy, te osoby w koszulkach, spędzały czas razem z podopiecznymi jednego z domów pomocy społecznej w Krakowie. Mieliśmy akcje, które polegały na odmalowaniu na przykład sali rehabilitacyjnej jednej z fundacji, więc to były naprawdę bardzo różne działania, które nie trwały długo, bo one trwały 3-4 godziny, ale już w ten sposób można było jakoś pomóc innym, tak? Zrobić dobry uczynek. Chciałam Państwu teraz pokazać film, krótki film z jednej z takich akcji. To były warsztaty kulinarne przeprowadzone z osobami głucho-niewidomymi. There are times when I don't know where I stand. Okay.
Tak, drodzy Państwo, ta akcja nie polegała tylko na jedzeniu. Tam przez godzinę najpierw uczestnicy razem z osobami głuchoniewidomymi przygotowywali ten posiłek, więc tutaj ta pomoc polegała na tym, że nie wszystkie te osoby widziały na przykład, więc tutaj trzeba było pomóc. A potem wspólne spędzenie czasu. Myślę, że to było tak naprawdę najważniejsze w tej akcji. Jak Państwo widzą, jak słuchaliście tego, co mówiłam wcześniej, te akcje to nie były żadne wielkie, wzniosłe rzeczy. To były drobne gesty, które miały naprawdę bardzo, bardzo ważne znaczenie dla podopiecznych, którym była świadczona ta pomoc. I cóż, zobaczcie, tak jak mówiłam na początku, wolontariat to jest bardzo wiele różnych korzyści. Jest to wspaniała sprawa, ponieważ nabywamy nowe umiejętności, kształtujemy nasz charakter, spędzamy bardzo interesująco czas i pomagamy. Jeżeli ktoś z Was widzi, że gdzieś są realizowane działania i chce się w nie włączyć, to jak najbardziej. Myślę, że jest dobry czas, żeby zacząć. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś autorski projekt, który chciałby zrealizować i w ten sposób pomagać innym, to czemu nie? Ale może ktoś z Was widzi, że gdzieś realizowana jest jakaś dobra praktyka, dobry pomysł, to też warto wdrożyć ją i zacząć w ten sposób działać. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że cała moja historia, te moje działania, które realizowałam, polegały właśnie na przenoszeniu do nowego środowiska gdzieś istniejących już praktyk. Zaczynałam bardzo lokalnie, z jednego osiedla na drugie, z drużyną harcerską. Potem Centrum Wolontariatu, pomysł, który działał w innych miastach i powstał w Krakowie. Poprzez wydarzenie międzynarodowe, które w innych krajach było realizowane i przeniesienie go na grunt nasz tutaj polski. Więc jak widzicie, opcji jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Więc co, działajcie, zacznijcie robić, pomagać, świadczyć pomoc innym i zobaczycie, ile w ten sposób wy sami zyskujecie. Dziękuję.